Witajcie bardzo bardzo serdecznie w podsumowaniu grupy 1-2. To jest grupa, gdzie zajmujemy się datiwem i akusatywem, czyli przyjmkami, akusa czasownikami, które generują datiw, które generują akusativ lub obydwa przypadki, w zależności od, od sytuacji, od znaczenia. Dzisiaj lekcja z 19 września. I chciałbym Was zaprosić. Najpierw oczywiście zrobię takie podsumowanie krótkie, minutowe, co na tej lekcji robiliśmy. Przeczytam, pokażę Wam zdania, żebyście też się mogli zorientować, czy to jest Wasz poziom, czy to jest Wasze zainteresowanie w ogóle. Także pozwólcie, tutaj klikam raz, dwa, trzy, osiem. To jest ta grupa, i to są te zdania. Ja je krótko przeczytam. Szybko, może krótko nie, ale hmm, szybko. On przypomniał sobie jej nazwisko. Tutaj chodzi o czasownik Zich Erynern An. Ona nie mogła przypomnieć sobie jego imienia. Jego mama siedziała przy swoich dzieciach. Ich rodzice siedzieli za jej nauczycielką. Możecie usiąść za nami. Wam wolno usiąść za nami. Słowo bezpośrednio było potrzebne. W zdaniu cieszyliśmy się, ponieważ Usiedliśmy bezpośrednio za nimi. Ja wszystko widziałem, ponieważ siedziałem za nimi. Człowiek, do którego należy to mieszkanie, od 10 lat mieszka za granicą. Mieszkam w mieszkaniu, które należy do mojej siostry. Twój brat podoba się jej siostrze, jej podoba się samochód, który należy do naszego wujka. My już nie pamiętamy jej numeru telefonu, nie mam pojęcia, kto się komu podoba. Rozmawiam z mężczyzną, do którego należy ten dom. Czego nie pamiętasz? I widziałem tam Twoje dzieci. To są zdania, które pojawiły się na tej lekcji na tym, w, w, w tym pojawią się dzisiaj w, w dzisiejszym podsumowaniu. Ja sobie te lekcję teraz daję na góry i odsłaniam kolejne zdania i analizuję, z czego wynika co. Zdanie pierwsze. On przypomniał sobie jej nazwisko. E er sich an ihren Namen erinnert. Mamy czasownik: sich erinnern an. Przyjemek: an być musi. An jest z akusatywem. Nazwisko to jest name. Der Name. Męskie. Jej nazwisko to jest IA Name. W akusatywie to jest an ihren Namen. Er hat sich an ihren Namen erinnert. Ona nie mogła przypomnieć sobie jego imienia. Sie konnte sich nicht an seinen vornamen erinnern. Tutaj jest do akcji zaproszony czasownik modalny, sich e, können, nie? do sich erinnern, połączenie. Dlatego mamy takie zdanie, sie konnte sich erinnern. Mogła sobie przypomnieć, czy też nie mogła, tam jest nicht an seinen fornam, Jego imię. Jego mama siedziała przy swoich dzieciach. Kolejne zdanie. Seine Mutter hat bei ihren Kindern gesessen. No, on był tym dzieckiem, nie? Ja to wymyśliłem, to zdanie, potem stwierdziłem, że faktycznie coś tu jest nie tak, no bo on był tych, przy swoim dzieciach, jakby on był uwzględniony jako jedną z tych jej dzieci, nie? Seine Mutter hat gesessen, das czas przeszło od sitzen, od siedzieć, by z datiwem, dlatego z ihren Kindern, ponieważ w datywie liczby mnogiej końcówka e następuje. Ich rodzice siedzieli za jej nauczycielką. Ihre Eltern saßen hinter in ihrer Lehrerin. Zasn, tutaj użyłem, czy tam, któraś uczenic, z uczennic użyła czasu przeszłego prostego. Zasn. E, czas, czas przeszło z zycyn. hinta i mamy datif. Dlaczego? Ponieważ siedzieli, to jest spoczynek, to jest bezruch. Nie możemy powiedzieć dokąd, tylko gdzie, wo. A wo generuje datif, A datif to jest ira lejer, r na końcu. Możecie usiąść za nami. Kolejne zdanie. Ja könnt euch hinter uns setzen. Tu jest czasownik sich setzen, siadać, usiąść i on generuje akusatyw, ponieważ jest pytanie siadać dokąd? Po niemiecku pytamy wohin. A jak mamy pytanie wohin, to nam to genero, generowany jest akusatyw. Dobra. Wam wolno usiąść za nami. To jest to samo zdanie co u góry, tylko chcę tutaj podkreślić to pozwolenie. Dürfen. Czyli ja dürft euch hinter uns setzen. Ja dürft Oj, Możecie, wolno Wam usiąść za nami. Udzielamy Wam pozwolenia. W pierwszym zdaniu, ja könnt euch, jest mowa o tym, że możecie, macie możliwość, bo są wolne miejsca, jest szansa na to, żebyście siedzieli. Trzeba okazję wykorzystać, nie? A Durfen mówi o pozwoleniu, że daje, dajemy Wam zielone światło na to. Słowo bezpośrednio to jest direct. Cieszyliśmy się, że ponieważ usiedliśmy bezpośrednio za nimi, usiedliśmy, nie siedzieliśmy, tylko usiedliśmy, ruch. Wir haben uns gefreut, weil wir uns direkt hinter sie hingesetzt haben. Co tu wyjaśnić? Mm. Usiedliśmy. Wir haben uns hingesetzt hinter sie. Tu jest Akkusativ. Oni to są sie. A w Akkusatiwie to też sie. A skąd Akkusativ? Bo jest, jest sich, sich hinsetzen, czy samo sich setzen też byłoby. To jest czasownik, który określa ruch. Określa ruch dokąd siadać. Na wersalkę, na podłogę. Za nimi. To jest akusativ Ja wszystko widziałem, ponieważ siedziałem za nimi. Ich habe alles gesehen, weil ich hinter ihnen gesessen habe. Weil ich hinter ihnen gesessen habe. E, siedziałem. Zycen. Jest gesessen. Czas przeszły. To jest czasownik spoczynku. To jest czasownik w którym określamy, gdzie siedziałem. Wo. A jak jest wo, to jest datif, A jak jest datiw, to jest oni, siedziałem za nimi, czyli bazą jest zaimek zi, oni. W datywie to jest inen. Człowiek, do którego należy to mieszkanie, od 10 lat mieszka za granicą. Der Mensch, dem diese Wohnung gehört, wohnt seit zehn Jahren im, im Ausland. Co tu mamy? Człowiek, którego, do którego należy mieszkanie. Mamy czasownik gehören, on jest z dativem. Gehören komu, czemu? Gehören się łączy z dativem. Dlatego to deim tutaj, to to jest dativ od de mensch. nie? Bo człowiek, tłumacząc dosłownie, jest komu należy to mieszkanie, bo gehören z dativem. Tam nie ma co. to to chcę podkreślić, nie? To, co my słyszymy w polskim, należy ci do. Tam jest gehören, komu. Wąt seit zehn Jahren. Seit oznacza od, od przeszłości do dzisiaj. Czyli to, co mówimy seit, określa, że coś się zaczęło, wiemy, kiedy się zaczęło i na pewno trwa do dzisiaj. Najczęściej chodzi o pracę, o mieszkanie, o jakiś związek. Dobra, kolejny. Mieszkam w mieszkaniu, które należy do mojej siostry. Ich wohne in der Wohnung, die meiner Schwester gehört. Tutaj przy gehört nie mam lautu, dodajmy go sobie, żeby była pełność. Ich wohne in der Wohnung, w mieszkaniu to jest dativ, bo gdzie, które to mieszkanie, die, komu jest dativ, Meiner Schwester jest w datywie. Bo to jest gehört na końcu, jest komu, komu należy. Twój brat podoba się jej siostrze. Zdanie brzmi Dein Bruder gehör, gefällt ihre Schwester. Słuchajcie, czasownik gefallen, podobać się, jest datiwem. I dlatego jego trudność też polega na tym, że nie dość, że jest podobać się komu, to jest w miarę jeszcze oczywiste. W moim przekonaniu problem z tym czasownikiem jest taki, że podobać się komuś, mym w polskim podobać się jest zwrotny, ma z się ja podobam się, ty podobasz się, ona podoba się, my podobamy się. Wszędzie jest ten zajmek zwrotny się. I myślimy, że w niemieckim jest tak samo. A okazuje się, że w niemieckim jest gefallen. Koniec. Tam nie ma z ich. Nie? Jest ich gefale. Kropka. Podobam się. Czyli mam sygnały z zewnątrz, że ktoś mówi, że że się komuś podobam, czyli ja się podobam komuś. Jest z datiwem, nie? Jest niezwrotny, gefallen. To jest dosyć ważna cecha. Jej, samo, jej podoba się samochód, który należy do naszego wujka. Ja gefeld das auto, das unserem onkel gehört. Tu mamy dwa czasowniki z datiwem. Gefallen, gehören. Ja, to jej, to ja jest w datiwie. Komu, czemu? Jej gefeld das auto, podoba się samochód, który ten samochód, das, Unzerem to jest drugi datyw, który, który jest wygenerowany przez gehört. Który naszemu wujkowi należy. Nie? Czyli do naszego wujka należy. My już nie pamiętamy jej numeru telefonu. Wir erinnern uns nicht mehr an ihrer Telefonnummer. Wir erinnern uns nicht mehr. Nicht mehr, już więcej nie. Czyli jest informacja w podtekście, że my to pamiętaliśmy, ale się skończyło. Już nam uciekło z głowy. Nie. Nie mam pojęcia, kto się komu podoba. Takie zdanie. Ich habe keine Ahnung, wer... Przepraszam. Odkryłem za szybko karty. Ich habe keine Ahnung, wer weim gefällt. Nie mam pojęcia, kto się komu podoba. Ich habe keine Ahnung, to jest jasne. Ahnung rzeczownikiem Rzeczownik z ung ma zawsze di, zawsze, dlatego jest keine. Kto, wer, komu, dativ, weim, gefällt. Gefällt, ta forma czasownika wynika z wer. Kto, wer gefällt, weim, tylko że gefällt będzie na końcu, ponieważ to jest zdanie złożone. Takie cudeńka, dobra. Jeszcze dwa zdania, trzy w sumie. Rozmawiałam z mężczyzną, do którego należy ten dom. Ich habe mit einem Mann gesprochen, dem das Haus, das Haus gehört. Czyli mamy sytuację, że mamy. Ich habe mit. Mit jest zawsze z datywem. Dlatego man jako męski der w akusatiwie, w datywie jest dem, a z rodzajnikiem nieokreślonym einem Mann gesprochen. Uwaga! Dem. Do którego das Haus gehört. Nie? Do tego mężczyzny. Czyli. Wyciągając proste zdanie. Das Haus gehört dem Mann. Czujecie to? to ten e, dom należy do tego mężczyzny. Czego nie pamiętasz? Znowu nawiązanie do czasownika sich erinnern. Uwaga. voran erinnerst du dich nicht? Erinnerst du dich nicht? Czego nie pamiętasz? Nie możemy powiedzieć was. Mamy, że sich erinnern. An, żeby stworzyć pytajnik, budujemy to za pomocą woran. Dłuższy temat. I ostatnie zdanie widziałem twoje dzieci tam, twoje dzieci i da deine Kinder gesehen. z akusativem. Chyba chciałem to zdanie tak, że tak powiem zostawić na koniec jako takie wyprostowanie takich prostszych zagadnień, ale cóż. House of Chcę, żebyście zbudowali zdanie w, i napiszcie je w komentarzu. Chcę, żebyście użyli czasownika zysi erynean z anzakosadiwem. I napiszcie takie zdanie. Ja nie mogę sobie tego przypomnieć. Niech to będzie Zdanie dla Was. Napiszcie to zdanie w komentarzu. Chyba też zachęcam osoby tutaj kreatywne, że możecie zbudować jakiekolwiek zdanie z ich RNN i będziemy to oceniać nie? w komentarzu, pisząc je. Dobra, słuchajcie, bardzo wam, bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że coś tam się nowego dowiedzieliście. Zapraszam na kolejne. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. To jest ważne, ponieważ im więcej osób subskrybuje, tym bardziej rozpowszechnia się też popularność kanału. Jeżeli Wam na tym zależy i, i lubicie to, co robię, to zachęcam Was do tego, żebyście to właśnie robili. Dobra, wszystko. Dobrego dziąka Wam życzę, dobrego wieczoru, dobrej nocy. W zależności od tego, kiedy to oglądacie. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam i kończę. Cześć. Hej.